prawda, jeżeli chodzi o takie elementy dodatkowe, właśnie tego typu jakieś dziwne drzewa, czy jakieś nie wiadomo co, to świetnie im to wyszło. To naprawdę pod niesamowitym wrażeniem. Rzekłbym, że pod mega wrażeniem nawet. Okej, okay, i co teraz tu? A my tutaj nie byliśmy przypadkiem? A to może i o jednego chodziło. No hala, już nie wiem. A, jeden, to super. O, i mamy tutaj jakieś zawiniątko. Jakąś nagroda tam jakaś na nas czeka. Złote zęby. Super. Okej. I to chyba już wszystko. Możemy ją zranić? Nie. No nie, przecież jej alabastrowej skóry się nie da zniszczyć. Okej, mamy autosave. I lecimy dalej. Kolejne zęby. To jest jakaś... O, mamy Nohala. Okay. Co takie za jakieś dziwne laserki tutaj się pojawią? Aha, no super. I znowu przegrzałem pieprznik. Fajnie się tak rozbijają, tak jak jakieś szkiełko czy coś takiego. Aha, ona tego tam nie widzi, co tam jest. Spoko. Tam na dół za chwilę pójdziemy. Chcę tylko tutaj to zniszczyć, bo mnie będzie drażniło. Wiecie, bo one się... jeżeli tego nie zniszczymy, to one się w kółko... O, jakie dole japońskie potwory, znowu! One się w kółko pojawiały wtedy. Co robią te japońskie stwory? No jeszcze jakiś ogień z siebie wydobywają. A czego się odzywasz? Okej, zreperowaliśmy sobie zdrowie trochę. Tutaj mamy trochę muszelek. O, nie wierzę. Okej. No i możemy sobie lecieć te... No nie możemy jednak na dół. Spokojnie iść, bo... Mamy tutaj nasze ważki dziwne. Szklanko ważki. Aha, dobra, no jest spoko. Mamy jakąś wodziankę, tu coś. I lecimy dalej. Ej, pięknie to się rozkłada. I coś się stanie, jak na przykład wejdziemy? Nie. Okej, super. Co my tutaj dalej mamy? Tu mamy jakąś wodziankę znowu. O, ale piękny wodospad. Co tu pięknie nie wygląda? To jest dobre pytanie. O, jakieś inne muszle tutaj widzę. Kolorowe bardziej. Tęczowe. Dobra, no to lecimy dalej w takim kodzie. Ale co, tu? Ej, coś jest nie tak. No tutaj nie mogę iść przecież. W takim układzie, gdzie ja muszę iść? Ej, tam coś jest, widzicie? Ta wysepka tutaj. Pytanie, jak się na nią dostać. Spróbuję, wiecie... Aha, już chyba pamiętam. Trzeba będzie skorzystać... Ej, tu jest przejście. My żeśmy chyba stąd nie przyszli. Czy żeśmy stąd przyszli? Nie, stąd żeśmy przyszli, okej.
Po tych... No... Alicja, no... Błagam cię. Po tych dominach. Po tych dominach, jak to brzmi. I to właśnie reszta się powinna ułożyć. Dobrze? Myślę. Aha, tak po prostu doskoczyć, spoko. To co to jest? Krowa dziwna. Kojarzy mi się z tą, co na początku tam było. Okay. Tak jak te świąteczne, to takie kulki z... ze śniegiem w środku. Okej, okay, no idzie teraz tam... pytanie. Ja mam tam teraz do... Mamy noch. Idź tu noską. Aha, o, to widzicie, to było nawet niezbędne, żeby go zestrzelić. One nie są zbytnio poukrywane, te nohale. No, Alicja, no, czy ty oszalałaś, kobieto? Kurde, wciska mi ten spację, a ona nic. Okej. Ten odcinek będzie ciut dłuższy. Tą drogą, odcinek pierwszy miał już się wczoraj pojawić, ale... No niestety, kochany YouTube... Niemożliwe mi to, po prostu przestało się przesyłać w pewnym momencie. Z przyczyn nieokreślonych. W żaden sposób! Kurwa, Alicja, cię po prostu uduszę kiedyś. Po prostu się zatrzymało i tyle. Bo tak, YouTube lubi się zachować jak pięciolatek i bo tak. Okej. Dzisiaj byłem na rozmowie o pracę. I szkolenie mam w czwartek, najprawdopodobniej tylko czekam na telefon. O której godzinie? Trzymajcie kciuki za Jakuba Merlina. Robotę dostał. No wiadomo, będzie wtedy mniej troszkę na YouTubie, tak? Ale... Kto wie, może jakieś ciekawsze let's play'e się pojawią. Wiecie, lepszej jakości może mikrofon czy coś? Nigdy nic nie wiadomo. No nie. Co ty za robale? Slytherin Ruin. Nawet Harry Potter się tutaj wpierdzili. Nie no, ja wiem, że to nie z Harry'ego. Dziwne te robale są. Okej. Japońskie dzieci przyszły. Gin. Teraz pytanie, co mi to daje, że ja tam doskoczę? Aha. Chyba jakiś sekrecik? O! Genialnie. Chyba, że to jest jakaś główna droga. A nie, sekret to jest. Spoko. Alicja, co ty robisz? Stoi w miejscu, jak wciskam przycisk. Okej, okay, butelka. Zobaczcie, że chyba symbolem jakimś Alicji jest Omega, bo w wielu miejscach zauważam to. Nawet na tych butelkach jest znaczek Omegi z dopiskiem Alicja. Znaczy Alice. Alice. Dziwne. Nie wiem czemu. Chyba Alicja uważa się za Alfę i Omega. Coś tam... Zdawało mi się, że ktoś tam coś tam nas ogląda. Zza krzoków. Pół dupy jakieś. Ale mi się zdawało. Czyżby to jest ten... Tak, to jest ten moment. Mamy autosave'a. Okej, okay, to jest właściwie bardzo fajny moment, ale troszkę denerwujący. A tam miałem z nim trochę problemów. No właśnie, chociażby coś takiego. Okej.
widzicie, kraina Alicji coraz gorzej zaczyna wyglądać. O nie. Sorry. Przepraszam. Znowu się zaczyna masa faili od króla. Okej. No chodź tu. Jeden z drugim. Japońskie. Dzieci, wracajcie tam, gdzie mieszkacie. Płyt VHS, kurde. W stylu Ring. I tak dalej. Ale tu mi się przycina okropnie. Okej, teraz tu będzie fajne... Znaczy fajne, oczywiście w cudzysłowie, tak? Z Aronią. No właśnie. Właśnie to! Fajne miejsce. Nienawidzę go. No i oczywiście co, trzeba od początku, prawda? Słuchajcie, bo tam jest butelka czy coś takiego, a ja to koniecznie chcę zabrać. Ja nie popuszczę. Więc, no sorry, nie? Alicja, kurwa! Teraz nagle się daleko zachciało skakać. Zastanawiam się, czy po prostu sobie pada nie podłączyć, może lepiej by mi szło. Znowu te stwory będą? Ej, nie ma stworów? Dziwne. No, przynajmniej... Mniejsze ceregiele będą z tym. Fajnie, nie? Że ona skoczyła i... Ty jesteś jakaś upośledzona, kurwa. No klika mi trzy razy, żeby odskoczyła, to nie, ona nie. Ona nie odskoczy, bo po co? Czy ona jest mądrzejsza? Jest jej to w ogóle niepotrzebne. Wiem, to się musi dosyć niekomfortowo oglądać, jak tak się cały czas tnie, przepraszam. Ty jesteś chora na mózg. Znaczy, ty jesteś, zapomniałem. Inaczej byś, kurczę, nie miała takiej wymyślonej krainy. Ale kurde, no to chociaż nie utrudniaj życia mnie, błagam. Gdzie? Co ona robi? Ja nie mam teraz, słuchajcie, nie mam żadnego przycisku na klawia. Fajnie. Nic nie miałem wciśnięte, ale ona zaczęła biec. Cudownie. Chociaż ten moment już mi w miarę wychodzi. Ten już niekoniecznie. Nie, ty idiotku, głupia. Wiesz, jak ja się dawno nie wkurwiałem na Let's Play'u. Piękne czasy. Powracają łezki i wspomnienia. No wow, no brawo, tylko jeszcze będzie trzeba wrócić, nie? Mam nadzieję, że chociaż tam jako taki będzie po... Znaczy save powrotu, czy coś takiego. Ja mam. Okej, błagam, żeby ten okres nie spieprzył. No szczę, głupia kurwo! Błagam, żeby to był zapis. Nie, ale może chociaż to jest zebrane. Nie widzę. Dobra, jest zebrane, chociaż to. Więc ja, wiesz co, jak jeżeli tak nasza współpraca będzie wyglądać, to te swoje będą krótsze.
No, moja cierpliwość dzisiaj jest specyficzna. Okej. Dobrze, że chociaż ci nie trzeba wracać po raz enty. Jeszcze się tylko upewnię. To wszystko pozbierane. Fajnie, że coś widzę. Jo, na szczęście wszystko. O, tutaj jak w jakimś japońskim ogrodzie. Podoba mi się to. Kurwa, co to jest? Ej, tego nie pamiętam. Ej, znowu tu jakiś ten pachor głupi jest. Kto to jest w ogóle? Ej, zapisik. Mały, bądź duży. O, świetnie. Kolejna walka. No, słuchajcie, najpierw z tego wiecznika z karabinu. Ale to się zmieni miłosiernie. Ale nie, ja zostawiam takie ustawienia graficzne. Idź mi stąd. Idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd. Zauważyłem, że te stwory dla Państwa są stworzone z jakiejś mazi, twarzy dziecka i jakichś metalowych elementów. Noż. Okej, to jeszcze trzeba zniszczyć. Nie, nie to. Hollow Eaves? A, ulepszenia. Jak widzicie, te zęby nam się przydają do tego. I przepraszam, gadło mi dzisiaj skacze, bo nie wiem, chyba będę chory. I możemy na razie ulepszyć sobie nóż. Szybszy atak, tak? Coś takiego. Więc jak widzicie, te zęby bardzo przydatne są. No, też będziemy mogli sobie ulepszyć potem pieprznik i tak dalej, ale to w swoim czasie. Będziemy mieli wystarczającą ilość zębów. Pozbieramy wszystko, słuchajcie. Ale coś w ogóle tutaj jeszcze jest. O, mamy tutaj butelkę, jak widzę. Ale tu się nie nadal. Okej. Że ja będę za chwilkę koń. Na coś patrzymy. Veil of Tears. Okej, czyli... O, to, o, jak widzicie, tutaj już zaczyna się rozwalać wszystko, nawet muszle. Czyżbyśmy wkraczali na jakąś bardzo niebezpieczną drogę. Najwyraźniej. No ale okej, słuchajcie, ja tutaj zakończę tego let's playa. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zachęcam do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I napiszcie w komentarzach, ale fajniej włosy latają. Co sądzicie o serii? No, także dzięki za oglądanie i cześć.